W kolejnym przykładzie mamy do rozwiązania równanie logarytm przy podstawie 3 z liczby 2x plus 7 równa się 2. Podobnie jak w przykładach poprzednich musimy zrobić założenia co do tego równania logarytmicznego, a konkretnie co do tego logarytmu. Wiemy, że podstawa logarytmu musi być liczbą większą od 0 i różną od 1, no ale w tym przypadku w podstawie logarytmu nie występuje liczba x. Dlatego nie musimy robić żadnych założeń odnośnie podstawy. Widać, że trójka jest większa od 0 i różna od 1, czyli tutaj jest ok. Natomiast musimy zrobić założenia co do liczby logarytmowanej, czyli wyrażenia 2x plus 7. Liczba logarytmowana musi być zawsze większa od 0, czyli jedynym założeniem, jakie musimy tutaj zrobić, będzie założenie postaci, że wyrażenie 2x plus 7, 2x plus 7 jest większe od 0. No więc oczywiście 2x jest większe od minus 7, czyli x musi być większe od minus 7 drugich. Zatem teraz jak rozwiążemy to równanie logarytmiczne i nam wyjdzie wynik, to będzie on musiał spełniać to założenie, że będzie większe od minus 7 drugich. Rozwiązujemy zatem to równanie logarytmiczne, oczywiście korzystając z definicji logarytmu, że ta liczba podniesiona do tej potęgi powinna dać tą liczbę. Zapiszmy to zatem. 3 do potęgi drugiej ma dać 2x plus 7. Oczywiście 3 do potęgi drugiej to jest 9, więc zapisujemy 9 równa się 2x plus 7. No i teraz jest proste równanie liniowe z jedną niewiadomą do rozwiązania. 2x równa się 2, czyli x jest równe 1. Sprawdzamy, czy to rozwiązanie spełnia założenia naszego zadania. Oczywiście jedynka jest większa od minus 7 drugich, zatem to jest rozwiązanie tego równania logarytmicznego.